We wtorek 7 marca w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie odbyło się spotkanie pod hasłem Dzień Kobiet w Bibliotece. To impreza organizowana już tradycyjnie wspólnie z Soroptimis International Club w Cieszynie. Tematem były oczywiście kobiety i jak na zbliżający się Dzień Kobiet przystało. A w programie nie zabrakło poezji i muzyki. Dzień Kobiet w Bibliotece odbywa się cyklicznie, oczywiście z przerwą na pandemię i w tej chwili mamy w planach montaż słowno-muzyczny. Wierszami o miłości i programem zajęła się Cieszyńska Studnia Literacka, którą prowadzi poetka Beata Kalińska. Śpiewać będzie pan Artur Papierski, a my ze swej strony powiemy o genezie święta i pokażemy króciutki filmik o naszej organizacji, o naszym klubie cieszyńskim, który był kręcony na 30-lecie Unii Klubów Polskich, który odbywał się, ta uroczystość się odbywała online, bo to było w czasach pandemii. I z naszej strony niewiele, bo to ma być przede wszystkim święto, przyjemność dla wszystkich, którzy są w bibliotece. Zdecydowanie staliśmy na czele ówczesnych ziem polskich. No niestety wiedza w Polsce o sytuacji tutaj kobiet, które ponad 100 lat temu weszły do Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego i zastosowano tam kwoty na każdych 6 mężczyzn powołano 1 kobietę, co dało w pierwszym składzie Rady 14,5% kobiet. To był ewenement nie tylko na ziemiach polskich, ale również w Europie. Ale niestety o tym w Polsce nie wiedzą. I tutaj taką niewielką prywatę uprawię. Napisałam książkę, czekam na odpowiedź wydawnictw właśnie o walce o prawa kobiet na Śląsku Cieszyńskim. Powieść. Nie dorasta, zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat. Kiedy śpi, gdy się oschnie, zawsze tęskni najmocniej, czego chce, aby dał jej świat. Odrobinę szczęścia, miłości, odrobinę serca czyjegoś, jedną małą chwilę radości przy boku kochanego, stanąć z nim na ślubnym kobiercu, nawet łzami zalać się, potem stanąć sercem przy sercu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.